Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Dzień dobry, z tej strony Róża Szczepanek i Dominika Święch. Porozmawiamy o rodzimowierstwie słowiańskim. Jak wiemy, w 1966 roku książę Polan, Mieszko I, twórca polskiej państwowości, przyjął chrzest, rozpoczynając proces chrystianizacji. Religia chrześcijańska wyparła rodzime wierzenia naszych przodków. Jednak wyznawców rodzimej wiary można spotkać po dziś dzień. Wciąż są obchodzone święta starosłowiańskie, takie jak Noc Kupały, czy dobrze znane wszystkim dziady. Ale kim są współcześni rodzimowiercy? O tym opowie nam nasz dzisiejszy gość Jakub Sobierat-Sobas, żerca gromady Mir Kraków. To może przejdziemy do pierwszego pytania, takiego bardziej ogólnego. Czym jest dla Pana rodzima wiara? W zależności od etapu w moim życiu odpowiedziałbym w inny sposób. Na początku słowiańska wiara była czymś mistycznym, nieosiągalnym. Czymś, co kiedyś było i jak sądziłem, wymarło. Tak jak pewnie większość ludzi sądzi dzisiaj. Natomiast mogę poinformować, że słowiańska wiara ma się dobrze na naszych ziemiach, nie tylko na naszych. I z czasem słowiańska wiara, właśnie rodzimowierstwo słowiańskie, stało się częścią mojego życia, więc mogę się śmiało powiedzieć, że no, jest to moje życie. Jak w ogóle pan zetknął się z rodzimowierstwem słowiańskim? Droga była bardzo wyboista, czy długa. Pamiętam, że pierwsze takie małe ziarenko, które się gdzieś tam zalęgło u mnie, to był ten moment, w którym pojawiłem się ze szkołą podstawową na seansie filmu Stara Baśń. I Stara Baśń po raz pierwszy dotarła do mnie takimi właśnie informacjami, że no kurczę, coś było na naszych ziemiach jednak wcześniej, na rzeczywistość, o której za bardzo no, niewiele ja wiedziałem na tamten moment. Szkoła też nie do końca była skora, żeby mi takie informacje bardziej wnikliwie przedstawić. Tak, w szkole chyba nawet w ogóle nie jest poruszany wątek wierzeń, jakie były przed tym, jak Polska stała się krajem chrześcijańskim. Zgadza się i to jest ten motyw, który trochę mnie martwi, myślę, że nie tylko mnie. Jest to trochę smutne, że bardzo skupiamy się na mitologii i historii greckiej, rzymskiej, na mitologii starożytnego Egiptu. Natomiast to, co się działo na naszych ziemiach, jest szczególnie ważne dla nas Polaków, Słowian, generalnie ludów słowiańskich, biorąc pod uwagę na przykład chociażby tą tożsamość narodową, którą każdy naród mieć powinien, a nie znając swojej historii, no ta tożsamość troszeczkę jednak chyblaknie. Faktem jest, że nasza szkoła, o ile nic się nie zmieniło do tej pory, nie wiem, bo już szkołę skończyłem jakiś czas temu, mówi nam tak naprawdę tylko takie ogólniki, że w 1966 przyjęliśmy chrzest, że tam Mieszko I. W zasadzie od tego czasu tak naprawdę rusza pełna historia. Miałem takie szczęście mieć historyka, który coś nieco więcej powiedział na ten temat. Przedstawił nam też kilka zdjęć z muzeów właśnie archeologicznych, jakichś znalezisk oraz między innymi zdjęcia idola ze Zbrucza, bądź też jakieś tam szczątkowe informacje na temat chociażby posągu Wolińskiego. I to były w sumie wszystkie informacje, które trafiały, więc albo ktoś się tym zainteresował, albo po prostu przyleciały te informacje jako powiedzmy wstęp do tej historii, której już się nauczało w polskim szkolnictwie. Tak, jest to zastanawiające, tym bardziej, że chrześcijaństwo niejako też czerpało z rodzimej wiary właśnie. Tak, tak. I te naleciałości ze słowiańskich tradycji i obrzędowości są bardzo widoczne, jeżeli wie się, co z czego wynika tak naprawdę.
można się zastanowić na przykład nad takim bardzo prostym aspektem, dlaczego tak naprawdę tylko na tych właśnie ziemiach słowiańskich jest ten, jak to powszechnie jest uznawane, chrześcijański zwyczaj, chociażby wielkanocny, kiedy nosi się, święci się jajka, tak? Czyli pisanki, kraszanki i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo wiele osób właśnie twierdzi, że jest to nasz chrześcijański, prastary zwyczaj, który właśnie u nas się wykształcił i dlatego jesteśmy tacy różni od właśnie chrześcijan na przykład na innym kontynencie, na przykład mówimy o Ameryce, czy w ogóle o terenach, których słowiańszczyzna bezpośrednio nie dotknęła. No, natomiast rzadko kiedy ktoś się zastanowi, dlaczego w zasadzie tak się stało. No właśnie dlatego, że tradycja pisanek, tworzenia kraszanek i tego kultu właśnie, ta obrzędowość związana właśnie z jajkiem, która pojawia się właśnie w okresie wiosennym, czyli na Jaregody w naszym przypadku, no wywodzi się właśnie z tej kultury słowiańskiej, z tej obrzędowości prastarej, która była o wiele wcześniej niż chrześcijaństwo. I takich zwyczajów jest cała masa. Tak naprawdę wydaje mi się, że każde święto, które aktualnie chrześcijanie obchodzą, ma przynajmniej część zaleciałości właśnie ze słowiańszczyzny. Zaczynając od terminu obchodzenia święta, poprzez właśnie poszczególne zwyczaje i całą właśnie obrzędowość, jak choćby, nie wiem, sianko pod obrusem na Wigilię, czy nie wiem, żeby daleko nie szukać. Właśnie, co by daleko nie szukać. Tych przykładów jest naprawdę dużo, można mnożyć tak naprawdę te przykłady. Kwestia nachodzenia świąt na siebie, że jakoś tak się dziwnie składa, że Boże Narodzenie wypada w tym samym mniej więcej terminie co Czodrygody. Tak samo jest z Wielkanocą, bo tutaj się zazębia z kolei właśnie ten czas z Jarymi Godami. I co jest w sumie istotne? Dobra, właśnie chciałem coś powiedzieć, umknęła mi myśl. Za chwilę pewnie sobie przypomnę. Jasne, nie ma sprawy. To może przejdziemy do kolejnego pytania. Na samym początku przedstawiłam Ciebie jako żerce. Czy mógłbyś wyjaśnić słuchaczom, co to w ogóle znaczy być żercą? To jest bardzo też szeroki temat. Żerca, samo słowo żerca, sama nazwa wywodzi się, oznacza nie mniej, nie więcej niż ten, który składa ofiary. Aktualnie żerca, tak jak i w przeszłości, jest swego rodzaju centrum danej grupy. W przeszłości był to po prostu pewien lud, pewien obszar, który zrzeszał właśnie ludność, czyli po prostu plemię. I aktualnie bycie żercą to jest, można powiedzieć, bycie takim pośrednikiem, taką bramą łączącą ten nasz świat tutaj w Jawi ze światem boskim. To żerca jest odpowiedzialny za przeprowadzanie święta, za złożenie ofiar, za to pośredniczenie właśnie między ludźmi a bogami, ale również on pełni funkcję, no, mogę powiedzieć, swego rodzaju ojca, opiekuna, takiego duchowego przewodnika dla osób, które właśnie wyznają wiarę słowiańską. No jest takim opiekunem, który sprawuje pieczę zarówno nad samą obrzędowością, jak i też nad ludźmi, którymi po prostu się opiekuje w danej grupie, też właśnie jak było w przeszłości, plemieniu. A czy mógłbyś rozwinąć temat obrzędów, rytuałów, jakie przeprowadza żerca i czy składa się w tych obrzędach ofiary? Oczywiście składa się ofiary, natomiast no, nie są to ofiary tak, jak powszechnie można by uznawać. W sensie mam na myśli to, że bardzo dużo osób w momencie, który słyszy, że ktoś składa ofiarę, to pierwsza myśl to są ofiary w formie na przykład zwierząt, bądź też w skrajnych przypadkach ludzi, w zależności, bo takie sytuacje oczywiście też się zdarzały w ogóle na świecie, nie mówię tutaj o Słowianach, mówię o większości religii, zwłaszcza tych naturalnych, które wytworzyły się na terenie całego globu.
takie sytuacje, takie przypadki znamy i one są bardzo dobrze udokumentowane. W przypadku Słowian ofiary, obiady, które są składane, można powiedzieć, że każdy Bóg ma, lubuje się w szczególnym rodzaju ofiar, tak? W szczególnych rodzajach właśnie ofiarach. Tutaj bardzo często w zasadzie zawsze na obrzędach podstawą tak naprawdę całej obrzędowości są duże ilości miodu pitnego, które znikają, można powiedzieć, w zatrważającym tempie. I to nie chodzi o to, że tutaj mamy zaleciałości na bycie alkoholikami, bo nie mam oczywiście na myśli niczego takiego, co również jakby też chcę sprostować, że ten miód również spożywamy jak najbardziej. Natomiast dzieje się to jakby w pierwszej części, tej części sakrum, czyli głównego właśnie obrzędu, który jest poświęcony właśnie bogom. I tutaj ten miód jest spożywany rytualnie. On służy do wznoszenia toastów i do właśnie składania właśnie ofiar też bogom. Natomiast później następuje również część biesiadna. Część biesiadna, jak też sama nazwa wskazuje, to jest no właśnie biesiada. I na tej biesiadzie no to już ten miód jest pity takim bardziej rozrywkowym, można powiedzieć, klimacie. Natomiast też należy pamiętać, że sama biesiada jest też częścią samego rytuału. Tak naprawdę im więcej się zje na biesiadzie, im więcej się wypije, no to jest to również ofiara dla bogów, nie tylko dla siebie, dla przodków również. Ofiar może być dużo. Zarówno są to ofiary z produktów spożywczych, jest to nie wiem, kasza, taki miód pszczeli, no, miód pitny, piwo, wszelkiego rodzaju gorzałka na przykład dla przodków, mak dla Welesa, kołacze, wszelkiego rodzaju domowe wypieki. Również ofiary mogą przyjmować takie bardzo indywidualne formy, bo no nie jest powiedziane, że no, koniecznie musimy złożyć taką i taką ofiarę, żeby wywołać taki i taki efekt. Absolutnie. Jeżeli ktoś poczuwa się do tego, żeby ofiarować coś od siebie, to po prostu ma prawo to zrobić. I to, czy to będzie właśnie jakiś kołacz upieczony przez siebie, to czy to będzie jakaś, nie wiem, załóżmy pomidor, który go sam wyhodował, to jest również jak najbardziej dobry pomysł, tak? No, po prostu ofiarujemy coś od siebie i to już jest tak naprawdę pytanie dla każdego uczestnika, dla każdego i dla każdej osoby, która chce coś ofiarować, co to ma być? Widziałem różne już sytuacje, w których ofiary przyjmowałem naprawdę bardzo różną formę, ale to jest też kwestia indywidualna, co chce się od siebie ofiarować właśnie bogom. Czy masz może któregoś z bogów słowiańskich, który jest ci szczególnie bliski i jemu w szczególności składasz ofiary? Tak, myślę, że każdy z nas czuje się wyjątkowo związany z którymś z bogów. No, Panteon boski jest dosyć szeroki. I to, że ktoś jest związany na przykład, czuje się blisko związany z jakimś konkretnym bogiem, no wcale nie oznacza oczywiście, że nie czci też pozostałych. To się nie wyklucza. W moim przypadku już kilkukrotnie, chociaż kilkukrotnie to jest trochę małe słowo, naprawdę wiele razy zdarzyło się, że Perun, czyli właśnie gromowładny bóg, ten bóg właśnie błyskawic, bóg wojowników, opiekun mężczyzn, stał się tym mi wybitnie bliskim. Natomiast na przestrzeni czasów również na przykład bardzo szczególnie przemawiał do mnie Welles, który tak naprawdę jest trochę antagonistą Peruna. Tak jak mówię, tutaj się nie wykluczają bogowie wzajemnie. To, że wybitnie jesteśmy związani z jakimś konkretnym bogiem, wcale nie znaczy, że nie czcimy innych. I każdy z nas, każdy z rodzimowierców, no prędzej czy później na pewno zacznie się identyfikować bardziej z konkretnym właśnie bogiem. To jest, wydaje mi się, takie naturalne.